Cześć. Na tym filmie chciałbym pokazać, jak wgrać nowszego Androida, nowszy system do tabletu Samsung Galaxy Tab 3. Ja tutaj mam akurat model tabletu, który zaraz pokażę. Jest to model SM, nie wiem, czy będzie widać, SMT310. Jak widać, wersja systemu Android to jest 4.4.2 i niestety Samsung na tej wersji zakończył aktualizację tego tableta. A w internecie można spotkać nieoficjalne wersje dla tego modelu z Androidem 7.1 i to są ostatnie, które udało mi się znaleźć. Więc pokażę właśnie, jak to zrobić, jak wgrać sobie nowy system. Przejdźmy może do komputera i pokażę, co tam trzeba najpierw zrobić. Na komputer musimy pobrać cztery jakby programy z internetu. Wszystkie te programy, linki do tych wszystkich programów umieszczę pod filmem. Jednak jakby ktoś miał inny tablet, troszeczkę inny model, to również postaram się tam pod filmem wszystkie informacje umieścić do tych tabletów, do których uda mi się znaleźć odpowiednie oprogramowanie. Także musimy pobrać tak. Po pierwsze Androida wersja 7.1. Tutaj to jest ten pliczek Lineage 14.1. To dlatego, że to jest taka dystrybucja Androida o nazwie Lineage i wersja tego Lineage'a to już jest pewnie 14.1 z 2019 roku. Ale on w sobie ma Androida wersję 7.1. Do tego musimy pobrać aplikację Google'a. One są tutaj zawarte w pliku OpenGApps ARM 7.1 wersja mini. Mini dlatego, że no, to jest ta minimalna wersja aplikacji googlowskich. Oczywiście w linku tam podam linka do pozostałych wersji. Można sobie pełen pakiet pobrać z różnymi aplikacjami, ale dla mnie najbardziej odpowiedni to jest ta wersja mini. Kolejna rzecz, musimy ściągnąć program Odin 3. To jest program, dzięki któremu będziemy wgrywać do tableta nowe oprogramowanie, nowego firmware'a tak zwanego, czyli oprogramowanie zarządzające tabletem. Niestety ten firmware, który jest obecny w tablecie, nie pozwoli na wgranie tego Linuxa. Dlatego musimy pobrać firmware i ten firmware się nazywa TWRP. Link do tego firmware również będzie pod filmem. I no, ten pliczek również musimy sobie zgrać z internetu na dysk. I teraz to wszystko musimy mieć sobie na dysku zgrane. Dwie z tych rzeczy, czyli samego Androida i aplikację Google, przegrywamy sobie na kartę pamięci, którą później sobie włożymy do tabletu. Także poczekajmy, aż się zgra. Tak, i teraz wyciągamy kartę pamięci i wkładamy ją do tabletu. Wcześniej tablet wyłączamy i wkładamy kartę. Tak, teraz włączamy tablet, ale w takim trybie tak zwanym download, wciskając klawisz home jednocześnie z klawiszem, z przyciskiem power i z przyciskiem zmniejszenia głośności. Te trzy klawisze naraz. Tak, i pokaże się właśnie takie coś.
I teraz naciskamy z prawej strony przycisk zwiększenia głośności jeden raz. Teraz podłączamy kabel do komputera. Kabelek, najlepiej żeby to był kabel oryginalny Samsunga, ale jak też nie ma, to taki po prostu, żeby był ten tablet wykrywalny przez komputer. Podłączam do komputera i przejdę teraz dalej, będziemy działać na komputerze. Tak, teraz na komputerze uruchamiamy program Odin 3. To, że tablet jest wykryty przez komputer, o tym świadczy informacja tutaj o nazwie takie coś COM5. Jak wyjmę, ja teraz wyjmę kabel na chwilę jeszcze, to ginie. Jak się włoży kabel, to powinno się pojawić. Teraz musimy wgrać do tego tableta nowego firmware'a. W tym celu naciskamy tutaj na klawisz AP. I wskazujemy właśnie ten nowy firmware. W ten sposób. On się tutaj, ta ścieżka pojawi. Ścieżka do tego pliku. Tutaj w opcjach nie oznaczamy nic. Zaznaczamy tak, jak tutaj jest pokazane. Jednak jakby komuś się to nie udało, to wgranie. Z jakiegoś powodu to można sobie odznaczyć tą fajeczkę Auto Reboot, żeby tablet po wgraniu sam się nie restartował. Ja to zostawię i robię start. Teraz zobaczcie, to szybciutko się bardzo wgrywa. O, już mi się tablet resetuje. Tablet się resetuje. I można będzie, niech on się teraz włączy. Jak on się włączy, trzeba będzie jeszcze raz go wyłączyć. O, wyłączam tablet. I teraz trzeba tablet włączyć. Teraz można już rozłączyć kabelek. Ja go rozłączam. I tablet teraz należy włączyć. Ale w taki sposób, żeby on uruchomił nam się to nowe oprogramowanie, ten nowy firmware. Naciskamy w ten sposób, że przycisk Home. Przycisk Power oraz przycisk zwiększenia głośności. To wszystko, te wszystkie trzy klawisze musimy naraz nacisnąć. Tak, jak widać, nowy firmware nam się wgrał. Teraz tutaj możemy zaznaczyć sobie fajeczkę, żeby to nigdy więcej tej planszy nie pokazywał. Wybiorę sobie język. Mi jest wygodniej, jak to jest język polski. I przesuwam tutaj palcem. Teraz kartę mam włożoną razem z tymi dwoma plikami. Pierwsze, co musimy zrobić, to zrobić sobie kopię zapasową tego Androida, który jest obecnie na tą kartę. W tym celu naciskamy tutaj na kopia. Tutaj zaznaczamy wszystkie fajeczki. Wybieramy pamięć. Wybiorę pamięć jako kartę. I to wszystko. I robię przesuwam palcem w prawo i robi się kopia zapasowa całego tableta na kartę. To troszkę potrwa. Jak widać, tutaj te procenty idą nie za szybko, więc poczekam.
Tak, kopię mamy utworzoną. Teraz robimy wstecz. Tutaj robimy również cofnij. I już możemy przystąpić do instalacji nowego systemu. W tym celu najpierw musimy... Aha, jeszcze zanim będziemy instalować, musimy wyczyścić sobie stary system, naciskając na wyczyść, zaawansowane czyszczenie i tu zaznaczamy cztery pierwsze fajeczki, cztery pierwsze rzeczy i przesuwamy palcem, ażeby wyczyścił. W tym momencie on czyści nam całego starego Androida. Tak, teraz naciskamy na wstecz, znowu cofnij. Jakbyście kiedyś chcieli przywrócić sobie starego Androida z karty, to naciskacie tutaj na przywróć i tutaj od razu będzie ten pliczek do przywrócenia, ten cały zestaw wszystkich rzeczy do przywrócenia. Ja tutaj nie będę tego robił. Tylko teraz już przejdziemy do instalacji samego Androida 7.1, naciskając tutaj instaluj. Pokazuje już nam się automatycznie karta i zawartość karty. I właśnie najpierw musimy wskazać mu samego Androida, czyli tego ten pliczek Lineage 14.1. Tak. I naciskamy na dodaj więcej plików i dodajemy aplikacje Google, które są w tym drugim pliku OpenGApps ARM 7.1 Mini. Tak, teraz dopiero wszystko mamy już tutaj w pamięci. U góry jest informacja: instaluj dwa pliki i to chyba uruchom ponownie. Tak, tutaj możemy zaznaczyć uruchom ponownie po instalacji i przesuwamy palcem w prawo i zaczyna się instalacja całego Androida. Tutaj sobie znowu trochę poczekamy. Jak widać, system Android już jest zainstalowany. Teraz on już przeszedł do instalacji aplikacji Google. Tutaj to tu troszkę dłużej potrwa. Tak, system zainstalowany, tutaj naciskamy nie instaluj, żeby nie instalował aplikacji TWRP i system się zrestartuje. Tak, to jest wszystko, jeśli chodzi o instalację. System się wgrał. Teraz trzeba go tylko tutaj do końca skonfigurować, nowego Androida. Jakbyście chcieli kiedyś wrócić do starego systemu, bo ten z jakiegoś powodu jednak byłby gorszy od poprzedniego, to po prostu jeszcze raz wyłączacie tablet, ja może pokażę. Tak, wyłączacie tablet i trzy klawisze Home, Power i przycisk zwiększenia głośności. Wszystkie trzy klawisze
włączacie naraz. Pojawia się program do odzyskiwania i naciskacie na przywróć i wskazujecie plik z kopią zapasową, którą wcześniej zrobiliście na kartę pamięci. Także to wszystko, co chciałem pokazać na tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że ten komuś się przydał. Jeżeli możecie, to polubcie ten film lub dajcie suba. Też to mi się przyda. Dzięki, do zobaczenia.